Siup, cześć wszystkim, z tej strony Plaga, zaczynamy kolejny odcinek z Bujancy! Bujancy! No niestety ludzie nadal mają problem tego typu, że nie mają co jeść. I to jest dziwny problem, bo w opisie jest link do G2, gdzie z kodem Plaga 3% zwrotu. Więc mogliby po prostu sobie wejść i zamówić jakieś DLC z jedzeniem, no nie? Byłoby po problemie, ale no nie potrafią. Drifting Resources. Teraz tak, musimy sobie obrócić tak to, żebym był tak, jak byłem wtedy. Tak byłem. Tę stronę miałem. A, czyli oni tego nie będą mogli zebrać. A to nam ucieka chyba. No, trochę nam tu ucieka. Trzeba popłynąć. Ło, co to jest? Underwater Peak, Kelp Forest. A, ale to jest jakiś peak? Co to jest ten peak? Co tu można zebrać z tego? Glony i dirt. Wow. To bierzemy tego dirta, będziemy mieli na greenhouse. Ale jaja, ciekawe kto to będzie zbierał. Chyba, że greenhouse zbiera tego dirta i muszę zbudować. No, ludzie mi pisali, żebym zaczął tutaj robić jakieś piekarnie te sprawy, bo ludzie giną, no. Ludzie giną niestety, ale tylko trochę, no nie. Nie jest tak, że wiecie, że tak bardzo. Chyba. Chyba nikt tutaj nie zbiera niczego. A nie, zbiera tam ktoś, no dobra. Dobra, oni se tam zbierają, fajowsko. Ale oni glony tylko zbierają. No dobra, ludzie jedzą glony, więc easy. Niech se zbierają. Niech se zbierają. Tam mamy co mamy? Piwko tam mamy. A tutaj mam drifting resources. Ryby najchętniej bym znalazł. Z rybami jest... O, ryby. Ale jaja. Full of fish. No to kit. Tam popłyniemy po ryby później. Najpierw niech to zbiorą. Jest w pożądalu. Trochę drewna nam brakuje. No nie przeczę, trochę brakuje, no nie? Ale wiecie. Nie ma tego złego, co na dobre nie wyszło. Jak ludzie umierają z głodu, to mniej jedzą, a więc mamy więcej jedzenia. Koło się zamyka, no nie? Koło się zamyka. Jakoś 24 osoby już zostały. Pod koniec ostatniego odcinka chyba miałem 30 osób jakoś mniej więcej. O, a, bo zginęło, teraz wszyscy zginęli nagle. No, wait away. No, to jest chyba, że umarli z głodu, tak. Dlatego tak mało się nagle zrobiło. Chyba 6 osób naraz zginęło, wiecie? Chyba tak było. Mają mięso z wieloryba, mają ryby, mają glony, ale uważają, że w sumie to ten, chyba nie będą jedli, tak wolą umrzeć, no nie? Wody też dużo mają bardzo, mogliby sobie, nie wiem, herbatę z glonów zaparzyć, albo zupę glonową z mięsa z wieloryba, no kozak zupa by była pewnie, ale no, co im poradzę, że oni nie chcą jeść, jedzenie jest, ale oni nie chcą jeść, to jest problem tej populacji tutaj. Dobrze, wyzbierali już wszystko, więc płyniemy na ryby. Na ryby, szybko, Kelp Forest, dawajcie wiosłować, goście. Jeden ziomek chyba wiosłuje tylko, ale gdzieś nie widzę, że wiosłował. Jakoś tak się powoli porusza to wszystko. O, idą po jedzenie. I wzięli jedzenie, no i część osób się rzeczywiście najadła. Ale nie było ich za wiele, niestety. No troszeczkę smuteczek, ale też no, co ja poradzę, że oni tyle jedzą, a nic nie łowią. No. Bardzo dużo ludzi mamy pozatrudnianych, a oni nie chcą nic robić. Build, potrzebujemy greenhouse. Tak, bo potrzebujemy grain secure resources for prosperous cities. No. To potrzebujemy. To, ale to jest bardzo drogie. To jest takie drogie, że wow. Czy tą ziemię ktoś zebrał? Nikt nie zebrał tej ziemi. No. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, nikt tego nie zebrał. Ale musimy mieć deep divera. Aha, gathered by deep diver. No to potrzebujemy też deep divera. No to najpierw musimy zbudować deep divera, a dopiero później możemy myśleć o tym ziomku kolejnym. Greenhouse. Tutaj zrobimy deep divera. Deep diver niech sobie nurkuje, będzie wszystko cacy. Bardzo powoli płyną. Bardzo. Trzy osoby tylko wiosłują. Co oni tak się rozleniwili ostatnio? Co jest z wami, goście? A, nie macie jedzenia. No może dlatego nie chcą pracować, bo są wygłodniali na śmierć. Może to jest jakiś powód ich niepracowania, no nie? Chociaż ja uważam, że to gubi powód troszeczkę, nie? Bo jakby... Jak nie pracujecie, to nie zdobywacie jedzenia, więc no trochę głupie z waszej strony takie posunięcie. Bardzo głupie, nie? Bardzo głupie. No. Ale na jedzenie wzrosło. Widzicie? 6 osób umarło i automatycznie jest więcej jedzenia. I nie chciałbym wyciągać takich złych wniosków, ale może coś w tym jest, że tamten... Mieli dodatkowy zastrzyk mięsa, może. Nic z tego, na pewno nic takiego się nie stało.
prostu zjedli wieloryba. Wieloryb się już kończy powoli. Dawajcie te rybki. Rybków jest bardzo dużo, naprawdę. Jest tak dużo rybków, że te cztery rybaki jak się rzucą, wow, i ci glony jeszcze zbierają. A, tu są nie tylko ryby, ale jeszcze kelp forest jest. Stop moving! Troszeczkę na dół tu podpłyńcie. Troszeczkę na dół. To złapię tamten jeszcze. Złapiesz? Złapiesz czy nie złapiesz, gościu? Miałeś złapać tutaj, żebyś też trochę ten... O, i kozak teraz jest. No dobra, nie jest kozak. Musimy to obrócić troszeczkę. O, i teraz jest kozak. I jacie, ale łowią. To przy... O, już jest 20% i 37. Czyli zaraz będzie wszystko zebrane. Tam jest dużo materiałów. I co tam jest? School of Fish też. O, no to jedziemy tam. Jedziemy szkołę rybkową sobie złowić. O, już wszystko złowiliście? Ja pierdzielę. I wszystko złowili i prawie nic nie ma w magazynie. Ja nie wiem, ci goście są porąbani chyba jacyś. Bez gitu są porąbani jacyś. Tak szybko jedzą to jedzenie, że ja w życiu nie będę miał tyle jedzenia, ile tu jest potrzebne. Panie Deep Diver, czy ty już jesteś gotowy? Deep Diver Construction Progress. A, że drewna brakuje. No to jest 5 drewna w magazynie, to sobie weźcie. Ktoś sobie umarł chyba. No, your village is backloaded, resource aren't... kolejny sobie nie żyje. Nourishment, nienajedzony był. No, za mało miał tych składników odżywczych i sobie wziął i kojfnął. No, ale to tak bywa właśnie na tratwie mojej. No, chociaż ja bym powiedział, że jest jedzenie. Znaczy, jeszcze przed chwilą było. Aj, się skończyło. Ej, poważnie. O nie, piraci nadchodzą. O, szybko, szykować obronę, gdzie oni są? Gdzie te gnojki są? O, w mordy, jestem zaatakowany przez piratów. A wszyscy są wygłodniali. Dobrze, że mamy te harpuny i w ogóle, no nie? I mamy też wojsko, ale czy oni coś dadzą w ogóle? Ja nawet nie wiem, gdzie ci piraci są. Kurde, nie widać ich, wcale ich nie widać. Panowie piratowie, dajcie sobie spokój, no. Czy ich będzie dużo, czy mało? Skąd my wiemy, że oni... O nie, dwie łódki płyną. Co? Dobra, obracać się tą stroną. Stroną wojskową się proszę obrócić. Tak, tutaj jest Water Cannon, a tutaj jest Harpoon Tower. I tutaj też jest Harpoon Tower. Ale tu jest wojsko. Haha, i co teraz zrobicie, panowie piraci? No, zobaczymy, kto tu będzie taki ten kozak. Kto będzie kozak? Ha, zobaczymy. Może ja was okradnę, co? Ale by było wstyd, co? No, przybijcie zaraz do tych, do baraków. Ta, tu czterech żołnierzy na was czeka. Ta, uderzyli w baraki, co za głowę. O Jezu, ich jest 6, 7, 24 normalnie ich tu przyszło. Przyszedł. O, a ich chyba dostają w pierdziel. No chyba nie. Chyba zdążyli jakimś cudem przejść. O nie, ci, jakich jest dużo. Co oni robią? Ale giną od tych harpunów. Wow, harpun zabija na strzała praktycznie. Nie macie szans. Czemu tu jest tak dużo rzeczy? Ej, uciekli. Uciekli z rzeczami. Zabili mi wszystkich strażników. Daj, lać ich, bo wodę kradną. O nie, nie zdążyliśmy ich chyba zabić. A, bo to nie zawsze trafia. Daj, traf go. No jeden tylko przeżył. No nie, i nie zabiją tego jednego. O, Total Pirates 14. Zabiliśmy 10. 10 zabiliśmy, a i tak dali radę uciec. I straciliśmy 3 zwykłych i 3 strażników. Ja pierdzielę, 39 tych plastiku ukradli i 25 metalu. No nie. No powiem wam, nie jestem zadowolony. Nie jestem. Czy tu nie było ryb gdzieś? Dopłynęliśmy do tych ryb? Wow, nie, tam jest Underwater Peak If. O nie, nie ma ryb. Nie ma ryb, a nas okradli. Jacie. A nie, są. Są rybki. Nie wiem czemu, znikają jakby. A, to nie są rybki. Korps. O, możemy zjeść. Możemy zjeść zwłoki albo wyrzucić je za burtę. Ja myślę, że na razie wyrzucimy. Na razie jeszcze wyrzucimy. A, bo to 10 ciał po piratach zostało. Ja myślę, że nasze. A, to piratów to bym zjadł. No, Poraf Mat, nie wiem co to jest Poraf Mat. School of Fish tutaj jest, to chyba jest ta co ją wcześniej widziałem. Tylko nie ma kto wiosłować, wydaje się. Czemu tu jest tak dużo rzeczy, że tutaj leży tak dużo... Czy ja mam pełne magazyny? Nie mam pełnych magazynów. O co chodzi? Dlaczego przy rybach jest tyle ryb? The maximum one size storage has been reached. Resources aren't being picked up, the production is halted. Ale dlaczego? Potrzebuję drugi magazyn. Mi się wydaje, że ja mam za mało magazynów, wiecie? No ale to tak wygląda, jakby ten magazyn wcale nie był pełny. Gdzie są magazyny? Baker, Butcher, Brewery, Galley, Storehouse.
Ja chyba potrzebuję drugi magazyn i to był problem, że nie nieśli jedzenia, bo nie było magazynu. A ja postawię tutaj ten magazyn. Chociaż nie, wiecie co zrobię? Zrobię tak, że tutaj skręca sobie. A, nie mam resources, no dobra. Ja no muszę mieć storehouse'a, kurde. Obok wieży postawimy storehouse'a. Ja pierdzielę, lipa, to wszystko jest jedzenie, wychodzi na to. I oni mają gdzie tego zanieść. Ale to wcale nie jest pełne. Jak to jest możliwe? Przecież to jest 278 na 600. Co? The maximum one side storage has been reached. Resource and being picked present. Ale jaja. Dlaczego tak? Dlaczego? Nie rozumiem za bardzo tego. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego oni nie zbierają tego. I dlaczego tylko jeden gościu pcha łódkę, a reszta nic nie robi. Piraci mi okradli, pozabijali mi ludzi. Ja myślę, że wszyscy poszli do prac tych, które zostały... Ci pracownicy, co ich pozabijało, to oni chyba musieli być uzupełnieni. Chyba o to chodzi. I jedna osoba tylko wiosłuje. O, teraz trzech. No dobra, coś się rusza. Weźcie goście do wioseł, no. Bo zginiecie z głodu. Naprawdę. O, właśnie ktoś sobie zginął. Dwie osoby, nie? Aj, aj, aj. No nie jest dobrze, nie? Nie jest dobrze. Mogłem zjeść tych piratów jednak. Jestem na szybkim teraz, jestem na przyspieszonym czasie jestem i to i tak tak powoli płynie, czajcie? Tych materiałów tu jest, jeżeli to jest jedzenie wszystko, to się zdenerwuje, naprawdę się zdenerwuje. Bo magazyn wcale nie jest zapełniony, jest do połowy, chyba że trzeba mieć osobny magazyn na jedzenie, a ja o tym nie wiedziałem. Ale tu zawsze było jedzenie zbierane, a teraz nagle nie jest zbierane jedzenie. Nie kumam tego. Nie kumam troszeczkę tego systemu. 18 osób już tylko żyje. Wow, z 30 zostało mi 18. Dalej nie ma jedzenia. I rybacy nie pracują, bo mają zapchane te. Poza tym nie ma chyba już rybaków. Jest jeden rybak, który jest głodny. No. Ale jak nie powstają magazyny, to i tak chyba to wszystko będzie stało w miejscu. Nie wiem jakim cudem, dlaczego tak jest, że tu jest tak dużo tego nagle. Nie było tego wcześniej tyle chyba. Albo ja nie zwracałem uwagi. No. Ale wygląda to bardzo źle. I potrzebuje... W ogóle nikt niczego nie nosi. Ani metalu nie przenoszą z magazynu tutaj. Ani nie przenoszą... No drewna to akurat nie ma, no dobra. No ale tak jakby nie miał kto nosić materiałów, tak to wygląda. Może jak oni są wygłodniali, to oni nie noszą materiałów, bo są zbyt głodni, żeby pracować. Może to jest problem mojej wioski, że oni są tak głodni, że oni po prostu przestali pracować. No teraz ryby są łowione, no nie? Ale tu jest niby O, zaczęli nosić nagle. Okej. Okay. Może jak byli zajęci wiosłowaniem, to nie nosili rzeczy. Ha? Może tak. Ale to teraz potrzebujemy drewna bardzo pilnie. W sumie to, że oni łowią te ryby, to chyba i tak nam nic nie da. Bo po prostu... I tak jest wstrzymana produkcja. No, to stoi w miejscu. Bez sensu. Potrzebujemy podpłynąć trash pile. No. Ajajaj. Może do tych, do trade posta podpłyniemy. O, do trade posta możemy podpłynąć, bo może sprzedamy wodę i kupimy drewno. Jak da radę. Ale znowu tylko jeden ziomek będzie... pływał. I tutaj łowi. To ja już nie rozumiem. Ten może łowić, reszta nie może łowić. To jak nie możecie łowić, to noście materiały. Głąby. Tu się powoli buduje, ale to naprawdę bardzo powoli. I płyniemy też strasznie powoli, mimo tego, że jesteśmy na drugim biegu. A. Dawaj do tego kurde gościa. Dawaj, musimy z nim się powymieniać na rzeczy. Tutaj są jeszcze jakieś oznaczenia. A, brakuje wody. Brakuje metalu. Tak jakby nikt nie nosił materiałów. Musimy się chyba gdzieś zatrzymać. Kolejny zginął, 14 osób już tylko zostało. Czemu mi się wydaje, że wszyscy są zajęci pracą, której nie wykonują. Wezmę, spauzuję tych rybaków. O, może to jest. A to wszystkich spauzowałem? Ja wziąłem tylko jednego. Ten jest resume. Ja go jeszcze nie pauzowałem. No worker, aha. Ty też spauzuj. Czy oni teraz są wolni? Tak, wolni są i zaczęli wiosłować. Okej, cię też możemy spauzować chyba. A, bo on jest pod wodą, to nie mogę go spauzować jak pływa chyba. To by było głupie. Butchera możemy spauzować. A nie, nie możemy. No dobra. Okej, dawaj mnie TT, handel. Kurczę, jestem coraz mądrzejszy w tą grę. Naprawdę. Brakuje mi drewna. No i muszą nosić też. O, teraz zaczną nosić rzeczy chyba. Bliżej jeszcze muszę podpłynąć. No bez jaj. Bym sobie podpłynął na luzie.
Tak, jak oni wiosłują, to nie noszą rzeczy. Potwierdzone info. Dobra, trade. Sprzedaję ci, gościu, dużo wody, bo mam odpierona. A ty mi za to daj drewno. Myślę, że seteczkę to możemy sprzedać tak co najmniej. Ojejku, dlaczego nie mogę tego... Nie da się wpisywać. Ach. Dobra, 50. Daj mi drewno. Jakie drewno jest drogie, co? Porąbało cię, gościu. No dobra, i tak nie mam wyboru, więc kupię od ciebie. Ale strasznie drogo to sprzedajesz. Nie opłaca się z tobą dealować, gościu. Też ta woda to cały czas mi leci. Nieskończone źródło praktycznie. Plastik też mogę mu sprzedać w sumie. Chociaż część tego plastiku, nie? Okej. No i dobra. Confirm trade. Biorę od ciebie 17 drewna. Cyk. Fajowo, fajowo. Kupiliśmy trochę drewna. Dzięki temu... Płyniemy na tego trashpile'a. Dzięki temu może zbudujemy tego storehouse'a wreszcie i może się ruszy cokolwiek. Chociaż może być tak, że my pływaliśmy przez cały czas i dlatego nic nie było przenoszone. Okej. Chyba... A, rozwaliliśmy sklepikarza. XD. Sorry, sklepikarzu. Niechcący to zrobiłem. No naprawdę. Podniesiemy tam te materiały? Niech one uderzą o moją łódź. O, uderzyły. Ja pierdziele. Staranowałem sklepikarza niechcący. No niechcący, no. To powinno omijać czy coś, a nie tak, kurde. Ale w sumie handel z nim zrobiłem, jeszcze go okradłem, więc chyba luz. Chyba nikt się nie denerwuje na mnie o to. A mi się wydaje, że to nie jest to, że jest zapełniony magazyn, tylko to, że nikt nie nosił, bo wszyscy nie żyli. I byli zajęci pracą, której nie wykonywali i tak. Musimy chyba stanąć gdzieś w miejscu. Ale jak staniemy w miejscu, to nam zabraknie jedzenia. To jest... Same problemy tu są. O, tam jest drewno. A tu są ryby. No nie. Jak mamy już gdzieś stawać, to musimy stanąć na rybach. Bez kitu. Tego trashpile'a trochę zahaczymy. Że myślę, że wiele z tego nie wyciągniemy. To jest po prostu trashpile. W sumie na chwilę możemy stanąć tutaj, żeby przetransportowali jedzenie. A później popłynąć dalej. Tak, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Dobra, stop. Niech oni sobie łowią. I jak poprzenoszą rzeczy, których tu jest odpierona do przeniesienia, to może będziemy mieli wreszcie jedzenie w magazynach. Naprawdę, jeżeli... O, 6 osób mi zostało już tylko żywych. Weźcie, noście to jedzenie, co? O, chyba noszą. Nie, on zaczął łowić ryby. Paus. Weź noś ryby, ziomek. Nie, ty już nie nurkuj, nie. Nie nurkuj już. Ale bieda. Te przepalarnie też możemy na razie spauzować. Nie potrzebujemy przepalać metalu więcej. Weźcie lepiej, noście rzeczy. Butcher też nie jest potrzebny. Odem resum, nie chcę resumować. I naprawdę to wygląda tak, jakby goście nie nosili tych ryb, które są gotowe tutaj. No. Ja pierdzielę, ktoś okradł rzeczy i opuścił moje miasto. Zaraz skończy się na tym, że nikt nie pracuje. Naprawdę. Dlaczego tutaj nikt nie nosi tego? Toggles extra information about building. Okej. No nie wiem, naprawdę nie wiem. Worker is no worker. Dlaczego tak jest, że wszyscy tutaj umierają? I nikt nie nosi jedzenia, którego tu jest bardzo, bardzo dużo. Może jest jakiś budynek? Nie, no nie, oni sami powinni nosić. Kurde. Płynę tutaj. Chyba poszli spać wszyscy. Jeżeli 6 osób, to może po prostu wszyscy są zajęci czymś. Tutaj jest niby budowla, sobie trwa, ale... Ale w sumie... Nie wiem, kto tam pracuje niby. Tu został jeden ziomek, to ja go spauzuję. Niech się zajmie czymś innym. Co tu jest? Scavenger. Ci scavengerzy pracują sobie. To możemy spauzować. Za dużo już ich jest. No powiem wam. Wygląda to bardzo źle. Bardzo źle. Ten recycler może drewno zrobić z tego, no ale to... Raz zrobi, raz nie. Pieron wie. O, urodził się jakiś nowy ziomeczek. Przenieście, żeż to żarcie, no kurde. Jeżeli to nie jest błąd gry i tu rzeczywiście jest tyle żarcie. Dlaczego oni tego nie... Ale dlaczego nie chcą podnoszenia... Nie... Czemu one nie są zbierane? Nie rozumiem. Prawda. This building should be crowded to operate efficiency.
Chodzi o to, żeby miał ten... przestrzeń. On ma przestrzeń, bardzo dużo ma przestrzeń. Bardzo dużo ma przestrzeń. Dobra, pauzujemy połowę tych budynków. Niech trochę powiosłują też. No kurde, masakra się tu dzieje. Storm, no nie! Zaraz przyjdzie burza i wszyscy zginiemy! Czy to jest koniec mojej pływającej wioski? Ja, okropny smutek. Naprawdę mi się wydaje, że mam odpierona żarcia, ale nie chcą tego nosić. Nie wiem dlaczego, znikąd nie chcą nosić rzeczy w ogóle. O nie, przyjdzie burza. O, i ja jeszcze płynę w tą burzę prawie. O nie. No, wszyscy zginiemy. Ja nawet już nie uciekam, nie ma sensu. Może nie zniszczy tak dużo. O, chyba nie zniszczy. O, pożar, fajnie. Fajowo. Spoczko. Oj, kolejny pożar. Ja pierdzielę, czemu to tak wygląda? Czemu to jest taki wielki problem? Tu jest pompa wodna, wejdź na... A nie, to jest harpu. A, dobra. A pompki wodne gdzie mam? Tu mam jedną pompkę wodną, a drugą pompkę wodną? Miałem dwie pompki wodne. Nie wiem, co się stało. Tu jest tylko jedna. Jakby zginęła ta pompka wodna gdzieś sobie. Dobra, stop moving. O nie, musicie to zgasić, ziomki, naprawdę. Mam już 11 tych. O, pompuje. Jej. A oj, tą też spompuje. A, bo ja miałem jedną chyba pompę na całość, a dwóch strażników, ta. Dawaj, pompuj tam. Jej, brawo. Brawo. Dobra, ja resumuję tych rybaków. Zobaczymy, czy zaczną nosić to żarcie. Nie zaczną nosić żarcia, to ja nie wiem. Denerwuję się. Tylko, że oni nadal jakby nie pracowali, no nie? Bo jest za dużo. Poważnie. A ten co łowi? Okej. Paliwko łowi? Nieźle. Niezły wariacik. Dalej nie ma jedzenia. Nic się tu nie zmienia. Dlaczego? Zacznijcie to odbierać. A, chyba nie ma pracownika. Aha. Chociaż nie. Ha. Nie, no tu jest NA. Czy tu nie ma pracownika w magazynie i dlatego nikt nie nosi? Nie kumam. W ogóle jakby część ludzi to tu siedzi i nic nie robi zamiast się zająć czymś. Ten też siedzi i nic nie robi zamiast się zająć czymś. Może noście rzeczy, co? Jest taka opcja, żebyście się wzięli za noszenie rzeczy na przykład? O, poszedł sobie tutaj. Czy on coś tutaj robi? Złowił rybę jakby? Czemu nikt tego nie nosi? Kurza mnie to bardzo. Naprawdę. Butcher. Nie potrzebujemy butchera. Przecież nie ma mięsa. Nie ma mięsa, to po co nam butcher? Teraz pracują sobie z rybami, fajnie. Niby łowią ryby. Ale ryby nie pojawiają się w magazynie. Gdzie jest reszta moich ludzi? Jest niby 9 osób wszędzie. Gdzie? Recycler sobie pracuje, okej. Okay. Harpunier. Żeby harpuniera spauzować w sumie na razie. No tylko zajmuje ludzi. Ten od wody też spauzujemy, bo mamy wodę od pierona. Ten od gaszenia też spauzujemy, bo się nic nie pali. I nagle wszyscy mogą pracować jako rybacy. Tylko niech też ktoś zacznie nosić te głupie pudła. O, noszą pudła. Naprawdę tu było tyle mięsa i nikt go nie znosił? Ta, na to wygląda, bo nagle się pojawia... A, to nie to się pojawiło. To nie wiem, co się pojawiło, ale coś noszą. Coś tam noszą. Recyclera też nie potrzebujemy. Spauzujcie to na razie. Niech noszą te wszystkie, kurde, całe żarcie, którego jest odpierona. Harpunier. Spauzuj, gnojka. Naprawdę? Wygląda na to, że oni zaczęli teraz nosić te wszystkie rzeczy. Czemu oni tego wcześniej nie nosili? Nie rozumiem. Ale w magazynie się nic nie zmienia. Przynajmniej nie widzę, że się coś zmieniało. Jakby nosili nic. A, tu się pojawiają plastiki. Od harpuniera? Okej. Okay. Wydaje mi się, że tu jest tak dużo, tak wielka jest kolejka rzeczy do przeniesienia, że oni po prostu się nie wyrabiali z noszeniem żarcia. Ja miałem pełno żarcia, ale oni się nie wyrabiali z przenoszeniem tego jedzenia. Popatrzcie, teraz latają do tego harpuniera. U niego jest mega dużo rzeczy i oni je znoszą dopiero.
Później pewnie zaczną znosić następnego i następnego, ale zanim dotrą do jedzenia, to pewnie już padną z głodu. W pierwszej kolejności powinni jedzenie znosić, dopiero się zajmować czymkolwiek innym. No. Ale jaja. A cały czas w sumie miałem te informacje, że jest za dużo pracy. Że jest za dużo pracy, że się nie wyrabiają z pracą, a nie wiedziałem, o co chodzi. A się okazało, że chodzi o to, że było za dużo skrzynek do zniesienia. O, ktoś poszedł po jedzenie. Ta, i pojawiło się jedzenie. Aha, czyli ja mam tutaj od pierona żarcia. Od pierona żarcia tutaj jest. Po prostu nie miał go kto nosić. Ale w sumie to dobrze. To taka czystka przyszła, ale będziemy mieli przynajmniej informację, jak to wszystko działa. I może sobie z czymś poradzimy wreszcie. Wreszcie moja kolonia odżyje troszeczkę. No, prawie wszyscy zginęli. Przyspieszę czas, niech noszą. W sumie. Bo tu nic się nie wydarzy, tylko noszenie. Zaraz się okaże, że mam od ciula różnych materiałów, o których nawet nie wiedziałem. No. Może być tak, że nawet gdzieś mam drewno, tylko nie było zniesione do magazynu. No, znoszą te drewno tutaj, więc miałem drewno. Gdzieś. O. Nieźle, nieźle. Nieźle, nieźle. Ta, 35 drewna już jest. Spoko. Czekaj, czy jeszcze znajdą gdzieś drewno. Pewnie znajdą. Ta, znaleźli. To ładnie. To ja musiałem teraz tylko stanąć w miejscu. O. Zbudowali storehouse. Nie było to potrzebne, ale zbudowali. Ale jaja. Ale jaja. To teraz to jest życie. Teraz to tylko stoimy w miejscu i wszystko się dzieje samo. Tylko, że brakuje nam ludzi. To tak bardzo, bardzo brakuje tych ludzi. Naprawdę bardzo brakuje tych ludzi. Mega, mega, mega bardzo brakuje ludzi. Underwater Peak. Tego ziomka możemy odpauzować. Niech on zbiera te ziemię sobie. Trader Request. Spoko, podpływaj ziomek, możemy tradować, bo mam tyle plastiku do sprzedania, że się w głowie nie mieści. Ale mam żarcia nagle. Wow, wszystkiego mam nagle pełno. Co ja bym chciał tego tradera kupić, jak już? Nawet nie wiem. Chyba tylko ziemię bym mógł kupić. Zobaczymy, co on ma. A ile kosztuje ziemia? 10. Dobra, nara gościu. Odpływaj sobie. Nie potrzebujemy z tobą handlować, bo masz za drogo. Jesteś burak straszny. Ja pierdzielę. Tyle problemów. Dobra, myślę, że możemy spauzować tych rybaków. Niech oni zaczną też nosić. Bo tu i tak nie ma już czego łowić za bardzo. A niech zniosą dosłownie wszystko, co było do zniesienia. Wszystko, wszystko. Recyclera włączymy, żeby on sobie pracował. Bo on będzie przerabiał te wszystkie złomy, które znieśli. A trochę tego przynieśli chyba. A nie, junk jest tylko dwa. No dobra. Junku mamy tylko dwa. Jednego mamy rybaka. Harpuniera nie potrzebujemy. Scavengera możemy jednego przywrócić. Foragera jednego przywrócić. No i tyle. Deep Diver niech sobie pracuje. Metal. Nie mamy aż tak bardzo dużo do przepalania tego metalu. Drewno. To płyniemy po drewno. W sumie teraz potrzebuję tylko nowych ludzi. No i to tak pilnie ich potrzebuję. Potrzebuję pilnie nowych ludzi. A oni będą przybywać, bo teraz wreszcie się zrobił taki ruch na zadowalającym poziomie. Czemu to jest tak zielono? Czy to jest brud, którym zostawiliśmy po sobie? Bo staliśmy za długo w miejscu? Chyba tak. Chyba zostawiliśmy tyle syfu po sobie. Tak mi się wydaje, że długo żeśmy stali w miejscu, więc narobiliśmy bardzo dużo bałaganu. A ten nurek został pod wodą, a my sobie odpłynęliśmy, więc nie wiem. O, jednak wyszedł i wskoczył z powrotem. Jaki syf został. Kurde, masakra. Tu nie można stać za dużo w miejscu. To się straszny bałagan robi. Bardzo, bardzo. Dobra, kto tu będzie zbierał to drewienko? I scavenger jeden i drugi. Okej, to my cię tutaj zresumujemy. Niech ktoś przyjdzie i popracuje. Niech zaczną robić. Będzie dużo drewna. Fajowo. Ja pierdzielę i nagle mamy tak dużo żarcia, nie? Set priority. Wow. Serio? Można coś takiego zrobić? No to oczywiście, że priorytet jest na ryby. Ryby muszą być przede wszystkim zbierane. Przede wszystkim zbieracie ryby. I glony. I dopiero później cokolwiek innego. Nawet nie wiedziałem, że się tak da.
No i to robi różnicę, jak sobie ustaliłem priorytety, że oni w pierwszej kolejności będą znosili jedzenie, a dopiero później jakiekolwiek inne materiały, to jest dużo łatwiej. Sickness. O nie, nie zareagowałem. Ale może wyzdrowieli. Dobra. Wszystko zebrali, więc sobie przepływamy dalej. Musimy chyba zacząć szukać jakichś rozbitków. Trade post, trade post, trade post. Trzy trade posty. Tu jakiś syf się zrobił. Śmieszkowo. No. Bardzo śmieszkowo. Kurka, purka. Potrzebujemy bardzo dużo nowych wieśniaków. Mieliśmy 30. Ja, taka głupota. Ale wreszcie rozwiązaliśmy ten problem. Nareszcie. Nareszcie coś się zmieni w naszej wiosce. Nareszcie zacznie to dobrze wyglądać. Tak. I chyba tym bardzo pozytywnym akcentem zakończymy ten odcinek. Myślę, że to dużo nas nauczyło. Bo nie chodzi tylko o to, żeby produkować, ale chodzi o to, żeby też to przenosić. Bo te głąby nie wiedziały, że jedzenie się je i sobie leżało i się nic z nim nie działo. I poumierali z głodu, chociaż jedzenia była w furach. Śmieszne. No to dzięki, że ten... I dzięki, jak dotrwaliście do końca, łapa w górę i kolejny odcinek. Myślę, że jutro będziemy sobie grali to cały czas sobie. Się nam znudzi. No, trzymajcie się następnego. Pa, 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 jo, jo, jo.